dzisiaj podczas zajęć plastycznych chciałabym pokazać, w jaki sposób przerobić zupełnie niepotrzebny śmieć na użyteczną rzecz. Będziemy potrzebować kartonów po sokach, oprócz tego nożyczki, nóż introligatorski dla dorosłych i dla starszych dzieci, dziurkacz, zszywacz, gumka pasmanteryjna i jakieś materiały do ozdabiania. Ja mam papier samoprzylepny i taką taśmę izolacyjną kolorową. Przyda się również pod koniec tasiemka. Najpierw czysty i wypłukany karton przycinamy, tak żeby odciąć koniec. Nożyczkami wyrównujemy brzegi. I teraz tak przygotowany karton wginamy boczne ścianki do środka. Wybieramy teraz krawędź, która będzie klapką naszego portfela, a pozostałe części odcinamy. To jest klapka, a to jest reszta portfela. Tak przygotowany portfel zginamy na pół. Teraz odnajdujemy dwie środkowe ścianki i łączymy je z szywaczem. I na tym etapie zaczynamy ozdabiać karton. Kiedy portfel jest już ozdobiony, montujemy zapięcie. W klapce robimy dziurkę, bierzemy kawałek gumki, przekładamy pętelkę przez dziurkę w ten sposób, a pozostałe końce wiążemy na super. Teraz możemy zamknąć nasz portfel. Jeśli macie ochotę, z takiego portfela możecie również zrobić małą torebkę. Musimy go otworzyć i wziąć odpowiednią długość tasiemki, tak żebyście mogli przepasać się taką torebką. I teraz przy pomocy zszywacza montujemy ucho takiej torby, pasek. Zamykamy torebkę. Torebka jest gotowa.